Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zaktualizować BIOS w laptopie MSI. Można zrobić aktualizację albo downgrade, czyli zejść do wersji na przykład poprzedniej. Potrzebny nam będzie pendrive, najlepiej gdyby to był czysty pendrive. Potrzebny oczywiście jest laptop podłączony do zasilania i strona msi.com. Wchodzimy na stronę MSI, wchodzimy do pomoc, tutaj support. Wpisujemy tutaj produkt. GE726QC. To jest mój model, a Wy wpisujecie oczywiście swój. Klikacie szukaj. Gdy znajdziecie swój model, klikamy download. W górnej zakładce tutaj BIOS, tutaj klikamy i przechodzimy do BIOSów dostępnych do pobrania. Aktualnie w naszym laptopie jest zainstalowana wersja, kliknijmy sobie tutaj MSI Helpdesk, taka aplikacja. Tutaj jest wersja BIOS-u 107 końcóweczka z 2015 roku. W związku z czym, widząc to, 107 nie musimy już aktualizować, więc aktualizujemy do wersji 118. Klikamy, download, pobiera się ta wersja. Otwieramy, pokaż w folderze. Tutaj mamy tą wersję. Klikamy prawym, wyodrębnij wszystkie. OK, już jest wyodrębniony. W tym momencie podłączamy pendrive'a do naszego laptopa. Do złącza USB. I w tym momencie ten katalog, który tutaj zawiera BIOS, kopiujemy ten katalog cały prawym przyciskiem kopiuj na nasz pendrive. Gdzie jest nasz pendrive? Tutaj. Wchodzimy do niego i tutaj wklejamy katalog. Nieważne, czy macie jakieś pliki, czy też nie macie, najlepiej jakby to był czysty pendrive, ale mogą być dowolne pliki katalogi. I tutaj jest ten katalog, wewnątrz jest nasz BIOS, to jest ten plik. OK, zamykamy stronę, także zamykamy, ewentualnie zapoznajemy się tutaj z informacji How to update BIOS. Zamykamy. Wyłączamy komputer, przyciskając przycisk Shift i klikając zamknij, shut down. Nasz komputer w tym momencie całkowicie się wyłączy. I gdy się wyłączy, uruchamiamy przyciskiem zasilania i naciskamy delete od razu. Delete, delete. Nasz pendrive cały czas jest podłączony. Przyciskamy delete, aż przejdziemy do BIOS-u. OK, jesteśmy w BIOS-ie. Jeżeli chcemy teraz aktualizować BIOS, przechodzimy do System Information w dół strzałeczką. Enter. I odczytujemy wersję BIOS-u. Teraz mamy 107, a będziemy aktualizowali do 118. Escape, wychodzimy, przechodzimy do zakładki w prawo, Advanced, UEFI BIOS Update, Enter, UEFI BIOS Update, Enter, wybieramy opcję, w której jest USB, czyli nasz pendrive, czyli wybieramy, o, tutaj jest pendrive pierwszy, Enter. To jest nasz pendrive tutaj i szukamy naszego katalogu, o jest. 118, czyli schodzimy na dół, tutaj wybieramy, Enter, wybieramy wersję, Enter, potwierdź, yes, Enter, zostanie wyłączony komputer, OK. W tym momencie uruchomi się ponownie komputer i przejdzie znowu do BIOS-u, do opcji, w której możemy rozpocząć aktualizację BIOS-u.
Ok, jesteśmy w Recovery i w tym momencie możemy przejść tutaj do Proceed with Flash Update. Możemy też przejrzeć, co tu są za opcje do wyboru wcześniej, ale są to standardowe opcje BIOS-u. Przechodzimy tutaj Recovery, Proceed with Flash Update i rozpoczęła się właśnie aktualizacja BIOS-u w naszym laptopie. Pamiętajmy, żeby zasilanie było podłączone, pendrive podłączony i nic nie dotykamy. Czekamy. Wentylatory w laptopie będą coraz głośniej pracować, ale to jest normalne. Aktualizacja powinna potrwać minutę. Pamiętajcie, żeby nie rozłączać komputera, najlepiej go kompletnie nie dotykać. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, to jeszcze pobieramy ze strony, tam gdzie pobieramy pliki, firmware i firmware także aktualizujemy. OK, Flash Update Completed, czyli zakończony, dowolny przycisk Enter. I komputer zostanie teraz uruchomiony ponownie, już z nowym BIOS-em, zaktualizowanym, ewentualnie starszym. OK, system Windows już jest uruchomiony. Możemy skorzystać na przykład tutaj z MSI Helpdesk, aby odczytać aktualną wersję BIOS-u. Aktualna wersja BIOS-u. Tak jak widzicie, 118, czyli aktualizacja przebiegła pomyślnie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. W tym momencie możemy rozłączyć pendrive i najlepiej jest uruchomić ponownie komputer start. Uruchom ponownie reset. I to by było na tyle. Cześć Wam.